Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Ligami przez Futa. Jesteśmy w końcu w lidze 8, a tutaj Holandia już, pojemniczek jest wypełniony. Od nowa, 18 zespołów, które widzicie teraz na ekranie. A jak strafić, to byłoby coś. PSV też spoko. Pamiętajmy, że są tocy z tych lig. Wypadło nam coś. No to zobaczmy, co nam wypadło. Wypadł nam 18 zespół, czyli ostatni. Oj, ostatni, jaki jest możliwy do wylosowania. 18, bang, macie to na ekranie. No to co, ja biorę się za budowanie tego składu i zaraz widzimy pełen jego okaz. No szczęścia w losowaniu największego to ja nie mam. Roda to nasz kolejny zespół, którym zagramy. Tak prezentuje się skład, nie miał żadnego toca, nikt stąd, ani informa. Także no niestety, musimy tym składem zagrać, no ale co. Mamy na przykład tutaj 82 pace'a, tutaj 63, a tutaj 92 pace'a. 3 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki sztuczek, 2 gwiazdki sztuczek i 3 gwiazdki sztuczek. No bez szału, ale spróbujemy tym składem coś ugrać w 8 lidze. Zaczynamy pierwsze spotkanie w 8 lidze. No to gramy, zobaczmy, co przygotował nasz przeciwnik na nas. Oh my, G81 oceny, 100 zgrania, no i to jest niestety Liga Rosyjska z aż 5 tocami. Ten środkowy obrońca jest naprawdę dobry, no dobrze, że Hulka na przykład nie ma w tocie, także jeszcze są jakieś szanse. Będzie ciężko, ale dam z siebie wszystko. Dobra, teraz dobre podanie, no wykorzystajmy to, wykorzystajmy! To była jedyna dogodna szansa póki co. Przeciwnik nie potrafi stworzyć akcji tak naprawdę tak dobrym składem, więc moje jakiekolwiek akcje to jest naprawdę dobra szansa, żeby tutaj doprowadzić nas do jednobramkowego chociaż prowadzenia i ją mogę utrzymać. I ją mogę utrzymać, bo jeżeli nie popełnię jakiegoś głupiego błędu, to przeciwnik ma ciężko z przebiciem się pod moją bramkę. No i to może być ten błąd, jedyny w obronie i Dumbia strzela na 1-0. Pierwszy strzał przeciwnika w 32 minucie, no ale nie spodziewałem się zbyt dużo po mojej obronie, zaryzykowałem wyjściem, no i niestety zostawiłem mu dużo miejsca w środku pola, przegrywamy 1-0. Takie losowanie niestety nam daje, takich przeciwników, no i niewiele można zrobić, grając z takimi zawodnikami, którzy nie mają sztuczek, nie mają pace'a, nie mają nic, co mogłoby działać na moją korzyść. Chociaż teraz zejście, no nie. Paulinsen, no teraz trzech na... Dobrze teraz, dawaj. Zabakuje, fake shot, teraz strzał i broni bramkarz, jeszcze próba, jeszcze raz, no niestety, nie mają chłopaki siły, nie mają umiejętności, żeby spróbować jakichś takich strzałów, jakichś zagrań ładnych, chociaż teraz, no nie, zanim on znajdzie piłkę, to ja pójdę do toalety i zdążę wrócić. O, wow. Serio? Między nogami? O, my go. Oni nawet nie potrafią wybić piłki z linii. Tamten w ogóle... Nie wiem, czy widzieli... Na pewno puszczę wam początek tej akcji. No, dramat. Przeszła mu piłka nie między nogami, tylko przez nogę. W ten sposób. I przegrywamy 2-0. Z linii też mógłby wybić tam nasz... No, ale niestety... Nie powiodło mu się to i przegrywamy już 2-0. Teraz Gassi, zobaczymy, co on tu wymyśli. Podanie do środka, strzał, ale bramkarz na wysokości zadania. Nawet nie spodziewałem się, że to może wpaść do bramki. Juric. 2-1. No proszę, odrobiliśmy jedną bramkę. Tam fartownie na odpięty się mojego odbiło, bo już myślałem, że jakiś spalony będzie, że mój, zobaczcie, tutaj fake shot, ok, ale odpięty mojego się odbiło, zostawiam mu piłkę i Juric strzela na 2-1. Po pierwszej połowie przegrywamy 2-1, przeciwnik miał 3 strzały, z czego 2 zamienił na bramkę, ja 4 strzały i 1 bramka, trzeba lepszą konwersję przyjąć i może w drugiej połowie coś się uda zrobić. Dobrze przeczytane, Juric. Zagranie górą, jeszcze przyjęcie strzał, no zmień się strzel główką, nie będzie, nie będzie rzut rożny, nie będzie nawet rzut rożnego, to była dobra próba, on jakieś zmiany chyba będzie wprowadzał, to my też spróbujemy jakieś zmiany wprowadzić, mamy tutaj 70 overall, wprowadzimy na napad, no i SPK wprowadzimy, zaraz chyba nie będzie, o myk, 3-1.
No cóż mogę wam powiedzieć, no nic szczególnego. Akcji się tym gównem nie da zrobić, jeżeli chodzi o zespół, bo to jest kupa, nie zespół. Ja nie wiem, jak to gra w lidze holenderskiej. Myślałem, że holenderska to już super będą zawodnicy, którzy naprawdę pograją dobrze, a tu dupa jest 2-3, no. Próbuję coś, jak widzicie, cały czas próbuję, nie pokazuję wam wszystkich akcji. Takie akcje na zazwyczaj kończą się na bramkarzu i tego wam już nie pokazuję. Tutaj akurat było idealne podanie, nieraz już jakiś spalony, to był nieraz coś, no teraz się udało, 3-2 i jeszcze jest szansa, ale... No jest ciężko naprawdę, chyba ma być ciężko w tej serii, tak? O to chodzi, no później ma być już podobno łatwiej. Dobrze, teraz... Okoje. Dobre podanie. To może być 3-3. Tu jest 3-3. Paulinsen. 3-3. Wow. Może nie trzeba będzie quickselować nawet tego składu. Dobre podanie. Idealnie w tempo. Jest 3-3. 75 minuta. A może nawet 3 punkty się połakomie. Chyba, że przy... Nie wiem. O, chociaż Paulinsen znowu przejmuje. Podanie dobre. No i teraz kolejna szansa na strzelenie bramki. Tylko co ja mogę tu zrobić? Niezbyt wiele. Jeszcze dośrodkowanie. Dlaczego on nie wbiegał normalnie? Tylko zatrzymał się gdzieś tam. Kurde. Dobre zagranie. Oj, tam na dole ile jest miejsca? No proszę cię, zmieść to w bramce. Nie. To była ta szansa. To była ta szansa, którą zmarnowałem. Na podwyższeniu wyniku na 4-3. No a teraz to podania już nie dochodzą do nikogo, tak. Co? Utracono połączenie z przeciwnikiem? What? Przy 3-3 i co? Nie zaliczy nic, nie? Z racji tego, że ten skład jest bardzo słaby, uznam to jako mecz, który się nie odbył, po prostu go skreślę, gdyż nie chcę przez kolejne 90 minut się denerwować. Ten skład zagrał na remis. Można powiedzieć, że nie muszę go usuwać, jest remis, ale nie rozegrałem gry. Ciężko o tym powiedzieć, jeżeli jest 90 minuta, 88 już chyba była, czy 6 i rozłącza mecz. Ja nie będę tego nagrywał jeszcze raz tym samym zespołem, bo tylko będę się męczył, także ja po prostu... zrobię kolejny skład. Skoro 18 zespołu już nie ma, szukamy innego. Wypadła karteczka, ale schowam jeszcze raz. Nie patrzę. Podgrzewane karteczki i to będzie ta. No, dawać mi jakiś Ajax czy coś i będzie dobrze. Żeby było dobrze, jest to zespół 11. Zwolę, to jest chyba Zwyle. Fajnie. Pewnie znowu jakiś zespół dramatyczny. Nie ma to jak fart kamyka. Składnik zrobiony jest na pewno lepszy od poprzedniego, ma aż 2 informy napastnika i lewego obrońcę, który miał zwykłą kartę na prawej obronie, ale ma teraz Van Polen na lewej obronie kartę. Napastnik nie ma najwięcej tempa, 55 tylko, no ale skrzydła mam nadzieję 86 i 83. To nadrobią, jeżeli chodzi o obronę, ten obrońca Sainsbury jest dobry, natomiast Mercelis no nie za bardzo, chociaż zapłaciłem za niego 1200 końców. Naprawdę niektóre karty, po prostu nie ma ich na rynku, na przykład za tego Eśpeka zwykłego, najzwyklejszego, zapłaciłem 2800 ze względu, że nie ma go na rynku po prostu i do składu muszę go kupić. Niektóre zakupy są gorsze niż jakbym kupił to z Ajaxu, no ale cóż. Przejdźmy do meczu, drugi mecz dzisiaj. Mam nadzieję, że tym razem nic jej nam nie odwali. Przeciwnik ma bardzo, bardzo fajne stroje, no ale my, mam nadzieję, mamy bardzo, bardzo dobry zespół. No a przeciwko nam gra. Przeciwnik, który ma lewego obrońcę na środku obrony, który jest, nie jest najlepszy, ma skład takim, no niby BPL. Niby. Gdyby nie ten lewy pomocnik. No ale to jest środkowy obrońca, dziwne. Gramy, mamy szansę, jeżeli ten środkowy obrońca nie jest najlepszy. Okej. Gol? Nie! No i tak by nie wpadło. Dobra. Chciałem już pobić sędziego po prostu, wsadzić mu kartkę w nie powiem gdzie, tam gdzie są 4 litery. Po prostu już myślałem, że... Już bałem się, że tak to się zakończy, ale teraz strzał z daleka! Hard broni. Nasz prawy obrońca to atakował teraz bramkę przeciwnika. Są takie minimalne ragi, także jak nie urok, to... Wiecie co? Jeżeli znacie przysłowia, Decker teraz, Decker! Ale hard obronił, to mogło lecieć w stronę bramki i Tyres Ramsey wyprowadzi kontrę. Do Rainstara, Rainstar broni hard, niedobitka, nie taka, to były 3 już takie dobre próby strzału na bramkę, ale niestety przeciwnik za każdym razem wychodzi obronną ręką. Baker przy piłce, Baker, teraz szansa i nie trafi se w bramkę. Wyrwę sobie wszystkie włosy z głowy. Mac, Baker, teraz tak jest, piękna akcja, 1-0, ekstra klepka i to prowadzenie mi się podoba. Come on. Nie było spalonego, mam nadzieję, że był.
Nie było, ale bramkarz się zachował jak totalna ciota. 1-1. Pierwszy strzał, po raz kolejny przeciwnika. Kamerka już się przestała fokusować, bo ona też tego nie ogarnia, co się tu wydarzy. No nie, wystarczyło stać, wyłożyć palca i nie było bramki. Jeszcze przy piłce Eusebie. Jest on przy piłce. Zejście Eusebie. No, Becker, strzel to! No Becker! O myki! Nie, po prostu nie, po prostu nie. Decker, teraz to musi być to, Decker, dobrze. Strzel to, Simon, dobrze. Już nie chciałem nic fancy tutaj robić, bo bałbym się, że nie trafią w bramkę, a to by już mi złamało serce totalnie. 2-1, Joe Hart no tutaj wychodził, ale no, musiałem tak zrobić. Chciałem jakieś fancy zrobić, naprawdę. Już Simon na szczęście jest chyba tutaj jedynym graczem, który chce, widać, wygrać to spotkanie. Tomas, ładne zejście, Tomas, pod nogi... Kogokolwiek strzał wpadnie pod ręką Harta w końcu. SMS mi jakiś przyszedł. Coś. Ważne, że jest 3-1. Simak teraz dostanie piłkę zwrotną. To będzie szansa na hat-tricka. I to jest hat-trick 4-1. 3 pewne punkty. Tym zespołem gramy się ok, chociaż przeciwnik jest po prostu słaby. Dobrze, Simak. Kolejna możliwa bramka. Simak to będzie gol. To jest 5-1. Simak, czwarta bramka. Spoko jest ten koleś, nawet nie wiedziałem, że taki dobry ten ziomek będzie. A tu proszę, bramka za bramką, wychodzi na pozycję, strzela lobikiem, strzela obok bramkarza, ogólnie strzela. Okej. Okay. No i koniec tego spotkania, wygrywamy 5-1, Simak bez wątpienia Man of the Match, 9,7 rating, 5-1, czy chyba najwyższa nasza wygrana w tej serii. Zobaczcie na statystyki, zmasakrowany przeciwnik, po prostu masakra się dokonała. No i co, mamy po prostu póki co 3 punkty, będzie po prostu więcej zespołów, nie płaczcie, że o, pierwszym zespołem powinien zagrać jeszcze raz. Nie, po prostu będzie więcej zespołów, to chyba lepiej dla was, że zobaczycie sobie więcej toców, więcej zespołów, więcej na przykład Simaka, możecie teraz lecieć na rynek i go spróbować. Może wam też będzie grał tak dobrze. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, nara.